Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w... Zagrajmy w Dishonored, w którym prawdopodobnie wyeliminujemy nasz pierwszy cel, jakim jest Netherwident Campbell, a przy dobrych wiatrach zrobimy to jeszcze w ten sposób, jakby to powiedzieć, niekrwawy? Sounds painful. Have you ever seen the ritual? I've never seen the Heretic's brand used. No, it's a rare occurrence. But I did spy the face of one so random. A former member of our order, of course. Out on a retreat, we passed through a fishing town and saw him begging. What were his crimes? Who can say? The brand is reserved for an overseer, or even the High Overseer himself, who violates our codes and must be cast out permanently. Remember the seven strictures, and you never need worry about such matters. I will, brother. A? Proszę. Mamy wskazówkę. Istnieje sposób na ekskomunikowanie rewidentów, nawet samego nadrewidenta. Instrukcję można znaleźć w księdze znajdującej się w archiwum. Proszę, proszę, czyli to jest to. To jest to, jak się pozbyć nadrewidenta. Ale de facto dla niego to jest, myślę, los gorszy niż śmierć. Zostaje ekskomunikowany i nie może nic robić praktycznie w tym zakonie ponownie. Także ja jestem bardzo za tym, aby do tego doprowadzić. Otwarte drzwi. Wizja, wizja. Ma coś przy sobie? Nic. Schowałem się tu. Mam. Ładnie, trochę brudu. Też nic przy sobie ciekawego nie ma. Chyba. Słyszysz? Może? Nie. To nie jest Thief, bo w Thief jak były trzy, tak, jak były takie sakiewki, to znaczy, że... Are you fucking serious? Wiem, jak działa śmieć z góry, gro. Bądź tak miła i mi tego czasami to wyświetlać, bo ja tego nie chcę po prostu oglądać. W sensie, wiecie, gdyby śmieć z góry miała opcję, żeby typa ogłuszyć, to jak najchętniej bym to wykonywał. Ale że nie ma zapewne, no to tego nie robię. Ja. Okay, nie widzisz, nie było mnie widać, pięknie. Czemu to się, czemu nie ma opcji wypij? Tylko muszę specjalnie wejść do tego, żeby to upić, potem mogę to wziąć. No to dziwne, nie uważacie? Ja, on tu jest sam, ale jest odwrócony cały czas tyłem, tak więc... Zup! No. Jedna z niewielu okazji, w których bym się to spieprzył. U, granacik, miło. Kiedy dostać za darmo. Co my tutaj? Puszka śledzi. Zwykłe bełty. Ostrze sprężynowe. Kolejny klucz elektryczny. Remedium. Dobra, remedium możemy sobie za chwilę stąd zabrać. Możemy sobie po prostu kupić. Mogę otworzyć? Nie. O chuj. Oj, to byłoby ciekawe, tak jakby tak poleciał. Things are bad. Could the city get any worse? Indeed, I believe so. Dobra, spróbujmy pobawić się trochę czasem. Nie, 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 żadne granaty, żadnych takich. Kupi, weź. Kurde, grania w swój sposób ścieżki. Znajdziesz w każdej misji wiele ścieżek,
Możesz podążać dużymi ulicami, alejkami, oknami, tunelami, dachami, drogami wodnymi. Eksperymenty z drogami też do celu. Dobra, 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 spoko. Ja sobie poszedł tędy. Wolę wykorzystać to spowolnienie na moją korzyść. Żeby jak najdalej da się dostać. Okej. Okay. Outflow area. Okej, okay, ale mogę przejść. Najważniejsze. Niczym Batman teraz idę, nie? Pod typami. Tylko, że po prostu idę niestety z deczka wolniej. Dobra, kolejny zapis. Tylko tym razem zrobię sobie już napiszę ten zapis. Zobaczmy. Dobra, nie przyciągnęło to uwagi. Pięknie. Kolejny eliksir sokołowa. Kolejne bełty. Niestety eliksir już nie podniosę, ale to chyba akurat jest... To ma chyba najmniejsze znaczenie w tym momencie. No, seriously, typie? Dobra. Pusto. Kennels. Uuu, do psiarni! Okej, okay, nie wiem, co mogę zrobić w psiarni. Nazwałeś psa sędzia? Nie, wait, nie, on powiedział Justice! Justice to jest sprawiedliwość! Judge to jest sędzia! Kto to tłumaczył? Main hall, a to jest przejście takie... Tak, takie ogólne chyba. Dobra. I go tutaj zostawmy. Zabieramy ten pistolet. Znaczy naboje do tego pistoletu. Kolejne bełty. Jakieś jabłko. Nic więcej. Ostrze. Ran. Jest uzdrawiający, esencja. Co mi się dało? To jest istotne. Okej. Okay. Dobra, drugi typ zgarnięty. Czego nikt nie znajdzie, mogę to zostawić. Kolejny pistolet. Może pistolet. Czy pistolet też, ale bardziej o nabój mi chodziło. Uuu, zablokowane kodem! Ciekawe, dlaczego to jest zablokowane kodem? Może coś fajnego się tam znajduje. Dobra. Mignięcie. Zakrzywiamy czas. I teraz tak. Tego psa ustrzelić. I tego typa szybko podduszyć. No i bardzo ładnie. Proszę bardzo. No i nie ma problemu. Pan tu na glebę. Stomero. No i proszę, teraz się tego pozbyć psów i możemy zobaczyć, co jest w celach. Dobra, dwa bełty na jednego, ale te bełty powinny móc wyciągnąć stąd, więc to jest akurat na plus. Znaczy tfu, stąd, z tych wilczarzy. Dobra, tu byłem przed chwilą. No i ładnie. Dobra, to jest co? Tu jest A.
tylko czekaj. A, B i C. Ale czy to z drugiej strony też się otworzy? Czy tutaj też otworzy z tej strony? Nie, tu jest, są kolejne literki, dobra. Lecimy dalej. Od razu mogę uzupełnić sobie te teksturki. Raz, dwa, trzy. Zobaczmy. Zwłoki mogę nieść. Szczerze, raczej nie chcę. Proszę bardzo, bełt do kuszy odzyskany. Okej, okay, nie wiem po co tu jest takie coś, no ale... Okej. Okay. Sakiewka, w niej 50 monet. Także niedużo, ale też nie mało. Tutaj z niego wyciągnę bełt. O, a okej, okay, dobra, z tego jednak bełtu nie wyciągnę. Czyli bełty nie zawsze da się wyciągać. To akurat warto wiedzieć. A, to ciekawe. A, to z tej strony, okej. Okay. Tego też mogę tylko nieść. Dobra. Dobra, ale zużyłem trochę bełtów przynajmniej, no bo akurat ich to miałem strasznie dużo, a... nie miałem na co wykorzystywać tak naprawdę. Bo mówię, jeśli chodzi o bełty, takie to, żeby zabijały, no to takie... jak już mam na coś wykorzystać, to chyba na psy. Czekaj, jeszcze tutaj. Pociski. Słuchaj, właśnie, pociski też mogę wykorzystać. Bo dalej nie wiem, czy mogę to sprzedawać, a dopóki się nie dowiem, no to mogę wykorzystywać na YOLO. No plus jestem teraz tutaj tylko i wyłącznie ja i te psy, więc raczej nie mam się totalnie czym przejmować, nie? Przydałoby się trochę zużyć jednak tego pistoletu. Raz. Teraz na dźwignię w innym miejscu. A patrzcie, dźwignia F jest zniszczona. Okej, okay, tutaj jakaś ta... Ja proszę, akurat to, akurat to. Czy jestem jakoś tutaj wejść górą? No, nie jestem. Jeśli nie jestem w stanie znaleźć gdzieś tutaj dźwigni zapasowo... Oj, proszę bardzo. Nie tylko czemu ta muzyczka tak się nagle zmieniła, bo to było trochę creepy. No ale... nie ma się co martwić. Dobra, no jeden pocisk tylko zużyłem, niestety bądź nie. No trudno. Zobaczmy. 7 znaków. Zakazów znaczy się. Tak akurat bym zobaczył. Otoczcie swoje najgłębsze jestestwo tymi zakazami, będziecie bezpieczni. 7 zakazów to najwyższe, najważniejsze pryncypia nauczane i umacniane przez rewidentów na wszystkich wyspach. Z tych pryncypiów wynikają wszelkie rodzaje zasady, kodeksy społeczne oraz wierzenia na temat kosmosu. 7 zakazów, czyli tak, nie można błądzić spojrzeniem, nie można mieć kłamliwego języka, nie można mieć próżniejących dłoni, niespokojnych stóp, nie mam pojęcia o co z tym chodzi, nienasyconego apetytu, rozpustnego ciała i zagubionego umysłu. Okej, no jakby tak najbardziej to przyrównać, no to... kłamliwy język, próżnujące dłonie, to bym powiedział, że to jest kłamstwo i kradzież. Nienasycony apetyt to po prostu łakomstwo. Rozpustne ciało, no to cudzołóstwo. Zagubiony umysł i błądzące spojrzenie, no to nie mam bladego pojęcia, jak to interpretować, no ale... ja też to zrobię. Dobra, no im niestety nie pomogę. Trudno się mówi. Ale kurde, jak otworzy teraz te drzwi do tej siarni? Myślałem, że ta książka będzie miała sobie właśnie ten. A ty czekaj! Czekaj, czekaj, tam było 10 i 1, nie? To wystarczy? Nie, no oczywiście, za łatwo by było. Czy to jest w ogóle coś wartego uwagi? Hmm. Inaczej się tu nie da wejść, widzę.
Kurde, ale serio jestem ciekawy, co jest za tymi drzwiami. To albo na chybił trafił, albo se znajdę kod po prostu, nie? Dobra, ale w sumie zanim może poszukam tego kodu, to nie wiem. Zobaczmy się ten cel, no bo to raczej nie jest zamknięte bez powodu. Nie wiem, coś to jest może schowane? Pisane albo coś? Może faktycznie to jest, kurde, ten. Może to jest właśnie wskazówka, te 7 zakazów. Ej, a czekaj, czekaj. Pokażcie to jeszcze raz. Błądzące spojrzenie kłoni więcej głębiny umysłu. Dobra, tu jest coś. Co tu jest? Keep out. Seek out disposal. Okej, czy tu się pozbawiają chorych psów? Dobra, no to tutaj będzie na pewno coś z 1 i 7 będzie. Dobra, spróbujmy tutaj dać 7. Tu niech będzie 1, tu 2. Nie. Tu 2. Tu 7. Kurde, minąłem. 7. 1. Też nie. Dajmy tutaj 7, a tu 2. Pykło. Dobra. Zamykaj! Ja pierdolę, ale się zasrałem. Dobra, dawaj mi psa jakiegoś. Niech się nim zajmą. Ale jak się, kurde, ogarnęli. Patrzcie ich. Jak najtaniej się pozbyć, kurde, chorych psów, rzućcie je szczuru na pożarcie. Rzut! Macie. No rzuciłem wam psa! Co się do mnie kleicie? No co za chamstwo, no! No kurwa, nie dadzą mi spokoju, no. Już! Won! Ja wam tu psa specjalnie przynoszę, a wy mi takie chujostwo robicie, szczurki? Naprawdę? Ładnie! Nie no, fajne rzeczy tu są. Kluczyk, sakietka. Trochę bełtu, trochę tego. Dobra, na opartego mógł to remedium jeszcze zużyć, no ale... Dobra, odpuśćmy to sobie. No i dobra, lecimy do sali spotkań w takim razie. Nawet w tej psiarni spoko było. Zobaczymy, czy to zabijanie psów też się liczy jako zabijanie, jako ten poziom chaosu, tak ogólnie. No i cyk, do biura nad rewidenta. Dobra. Czemu to ma takie... oko Holgera? O! Okej, tego się nie spodziewałem. Tajna komnata Campbella. Runal amulet. Gdzie? Przyjdźmy, to nade mną jest runa. I tutaj, zaraz obok! Eja! Dziękować. Cesarski ozdobny talerz. Kolejne pociski. Litania z mojego urwiska, to już dla was. Audiograf. Curse those fools at Coldridge for letting Corvo get away. Who knows what the man could do now? Hiram, or the Lord Regent, as he asks us to call him now, seems to have faith in all the Sokolov's security devices he's put up all over the city, but I'm not so sure. At least the girl has been moved to a safe place. Visiting her twice a week has given me ample opportunity to inspect the facilities, as they say. So there's an upside, at least. No, ciekawe.
Moje dziewczęta, Campbell, nie jestem pewna jak działała moja poprzedniczka, ale od tej chwili, jeśli któraś z moich dziewcząt spróbuje cię szantażować, odeślij ją do mnie, do Golden Cat, zamiast kombinować z jakimiś własnymi planami. Musiałam wymienić 3 dziewczęta w ciągu tej samej liczby miesięcy, a możesz sobie wyobrazić, że biznes rozkoszy cielesnych nie kwitnie w tej organizacji zarazą? W tej organizacji zarazą dziurze, jak którą nazywasz miastem. Okej. Okay. Izometry nad rewidenta Tadeusa Campbella. Ładnie, to był jeden z tych obrazów, zdaje się, Sokoła. Plus, ej, to nie był w ogóle ten obraz, który malował na samym początku? Chyba tak. Dziękuję. Już miałem trochę dość tego. Do muzyki. Więcej monet, spoko. Dobra, tutaj. Uczta zatracenia, to już dla was zostawiam. Dobra, mogę to zamknąć? Kurde, nie mogę. Tylko mam nadzieję, że mu się to nie wyda podejrzane. Dobra, sala spotkań jest tutaj. Dobra, pół godziny, ale jak tam przytnę trochę tą psiarnię, to myślę... Skradaj się, cymbale. Dobra, nie, żeby nie było, robię sobie zapis tutaj. Pisz ten. Okay. Teraz gdzie by go schować, żeby potem nie wzbudzało to podejrzeń? Kurde, w sumie tutaj, bo skoro to jest tajna komnata tego całego rewidenta, to on tu na pewno będzie chciał w końcu przyjść. Więc to jest raczej kiepski moment, znaczy kiepska opcja na schowanie typa. Zabierzmy go ze sobą gdzieś na górę. Może tu będzie trochę bezpieczniej. Come on. Gdzie ta runa? Tutaj. Kurde, to jest ta sala spotkań. Oj, to by się źle skończył, gdybym tak dalej tam wyszedł. Żeś się obudził. O, to jest dobre miejsce. Tu go raczej nikt nie powinien znaleźć. Nie będzie kasa, nie zabiorę. Cyk. Zabieramy go. Też zostawiamy w tym miejscu. Pistolet też zabieramy, bo mu się nie przyda. Dobra, zakładam, że jak tu wejdę, to się striggeruje cała akcja z tym. Instrukcje piętnowania. Mamy archiwum, dobra. And nothing to eat but the swill we hand out free. Of course we didn't find it. Back to the beginning. It was Martin's plot to break him out of Coldridge prison. That's clear enough. But why Corvo? The one man feared. He's as skilled as they say. He got through there with half the watch looking for him. He had help, yes, but how far does it go? The trail goes to Martin, but... Knows everyone, everywhere. Rozglądam się na czymś interesującym na ewentualną sprzedaż, ale nie widzę. O, akurat gość obok tego stoi. Jest morda w kubeł. Patrzmy tutaj.
Posunięcia Corvo ad Thanom. Kurde, chciałbym to sobie przeczytać, ale no to już muszę przeczytać, kurde, ten... w trakcie montażu, żeby nie przedłużać. Ale wam sobie... Wam to oczywiście zostawiam. Zapoznajmy się. Okej, okay, kolejny gościu z gnatem. Pusto póki co. Kurde, miałem nosa, żeby kurde nie wyjść, oczywiście. Jedź nie pod górkę, no. Dobra. Kurde. Dobra. No dobra, nie zainteresowałem się aż tak bardzo. Usłyszałem tylko drobny hałas, ale nic więcej. Klucz do pokoju przesłuchań. Dobra, zdążyłem go na szczęście wystarczająco szybko postrzelić z tej strzałki, przez co nie zdążył wezwać alarmu. Znaczy wróć, nie zdążył wezwać nikogo na pomoc i podnieść alarmu. Ale kurde, czuję się trochę teraz opluty przez to... Gdzie jest ten drugi gość? Gdzie jest ten drugi typ, co tu był? Było to, czytałem przed chwilą. To jest dziwne, gdzie tego typa nagle wywiało? Jakaś konkwistata. Tutaj nic interesującego. Tu jeszcze coś jest. Kolejny spis zeznań. No i mamy o piętnowaniu heretyków. Dobra, to jest ważne fabularnie, więc spróbuję to na szybko poczytać. Piętno heretyka zarezerwowane jest dla tych rewidentów, którzy popełnili występy na akty przeciwko zakonowi, ale nie złamali zasad w sposób zmuszający do wykonania egzekucji. Żadna informacja, pomoc ani schronienie nie może być udzielona człowiekowi wnoszącemu piętno. Ta osoba jest na zawsze niepożądana w kongregacji oraz w miejscach jej podległych. Podczas zastosowania piętno przykładane jest do czoła, aby wszyscy widzieli grzechy naznaczonego. Związek chemiczny działa natychmiast, pozostawiając bliznę do końca życia. Pokój przesłuchań. Tu, w biurze nad rewidenta, czeka gotowy do rytuału piętnowania. Na wypadek zaś takiej potrzeby, naznaczony musi zostać przypięty do krzesła do przesłuchań i unieruchomiony, gdy stosowane jest piętno. Samo piętno heretyka ma być przechowywane w tym samym pokoju. Okej. Okay. Dobra. No to już mamy. Mamy dostęp. Pozbaw przytomności. Dobra, może lepiej... Jezu! Jezu, w ostatniej chwili puściłem ten przycisk. Czytam ten... Ja pierdolę, nie wierzę, kurwa. No jak mi typ nagle te drzwi otworzył? A tutaj to poczytanie jeszcze jest. Trzeci zakaz. A to już było czytane, widzę. Też do pokoju przesłuchania miał klucz. Dobra, zgarniamy typa. No i ten też stąd zniknął, o co chodzi? Czy oni się nawet nieprzytomni stąd znikają po prostu co jakiś czas, czy co? Nie wiem jak to rozumieć, autentycznie. O, to jest chyba alarm. Tak mi się wydaje. No to proszę bardzo, alarm wyłączono. Co było? Cały panel. Dobra, warto by myślę, żeby nikt tego nie ogarnął. Dobra.
I okej, na razie spokój. To na górę w takim razie zapraszam. I trust you, Jules. I hear the watch is having trouble holding the side streets. Bunch of children playing games, that's all. Good, good. And your niece, Callista. Szklanka Karola, szklanka Campbella. Ouu, przestaw truciznę na stronę Campbella, wymieszaj, otruj obu, wylej. Wylej wino. She'll be found. My men are searching district by district. Ty, czekaj, co mi tam się pokazało, że niezaliczone? Będzie przeżyje, weź dziennik szantażysty bez zabijania. Kurde, co tam było? No kurde, nie zauważyłem. Dobra, mam 4 runy. Kurde, zbierać na zatrzymanie czasu, czy ulepszyć to mignięcie? Kurde, chyba pozbieram, wiecie, chyba pozbieram. Co mi się to jeszcze pokazuje w tych kościnnych amuletach? No nie wiem, no wszystko ma tu ogarnięte. Okej, okay, teraz mam chyba dopiero ogarnięte. Dobra, ale takie mam pytanie a propos tych run upiero, bo tam była runa do kupienia. Ale to jest jedna, jedyna runa. Czy mogę za 500 normalnie kupić sobie tyle run, ile będę chciał? Callista's a resourceful one. Probably found a safe place to hold up. If my overseers hear anyone, I'll come straight to you. Time for drinks. I hope you won't refuse. Ty, to jest runa! O kurde! Jezu, tak zapomniałem, że to jest runa. Dobra, szybko, szybko, zabierz ją. Powstrzymaj pokusę. Sorry, panie, ja nie zamierzam. Czyli gdzie on wychodził? Tędy? Czy tędy? I don't understand how this got nie, tędy chyba szli, nie? Oh, I agree. A whore dies and suddenly this. Will you have wine? It's a Tivian red. Thank you. What a... Who's been in here? I owe you an apology, Captain. This is hardly the hospitality I planned for you. Well, time to do this the hard way. What was that, Campbell? Never mind. It's a stroke of luck for you, Captain. I'm forced to break out the real vintage. Leave the men here. Or we'll have to share with all of them. Very well, Campbell. As long as we get this little dispute settled. Yeah. To nie zjebać tego. No, no. Dobra. Dobra. I teraz zakrzywiamy czas. Tego typa się pozbywamy od razu. Zostawiamy go tutaj. Zostawiamy go tutaj. Łykamy. Zabieramy. I pięknie. Bardzo pięknie. Mogę wyłączyć ten samouczek? Bo niech się odznaczy wreszcie, bo zacznę się irytować. Ciągle mi to powtarza, ja dobrze wiem jak to działa, tylko nie chcę tego używać. Dopóki to nie będzie miało opcji na ogłuszenie typa. Jak to wygląda? Ma się pusto. A tam typ, kurde, znalazł pewnie gościa. Trudno. I pięknie! To ja lubię. Tylko właśnie nie mogę za bardzo podejść. Mnie jeszcze przyonaczył. Dobra, już robię sobie tutaj zapis na wszelki wypadek, nie? Nadpisuję to, tak. Żeby nie powtarzać znowu całej tej trasy. You like painting? I've got an early sofa around here somewhere.
I prefer the early work. Something primal in there. The way the brushwork slashes across the canvas. Where's it gone? Check behind those crates for me, will you? I don't see it. Never had much time for art, my friend. Nie ma tak łatwo, ci panie dziejaszku. Now the rat, you have my thanks. Though by all rights, I should probably arrest you. You seem familiar, even with that mask on. No matter. This once I'll just go my own way, and you yours. Świec. No problemo, panie dziejaszku. No problemo. Okej, okay, gdzie? Tam jest pokój przesłuchań, okej. Okay. Tego nie chcę bupnąć przypadkiem, nie? Bo jeszcze się, kurde, coś może popsuć, więc... Ja sobie tak przejdę na spokojnie, panie kolego. Nic się nie dzieje. Dobra... I jest dobrze. Udało się, kurde, uniknąć. Jeszcze raz jest ten pokój. Tam. A jak mogę, to poproszę na górę. Bo właśnie lepiej się te migać na takie powierzchnie, na które będę w stanie normalnie też z nim przejść. Dobra, pokój jest gdzieś tam. Powolutku, powolutku. Kapitan przeżyje, wiadomo, jego już raczej nie muszę pilnować teraz. Co po prostu odchodzi. Wszystko. Dobra. Gdzie? To jest pokój przesłuchań. Pytanie, czy jest pusty? Yes! Okej, okay, dobra, gościu poszedł w cholerę, także bardzo ładnie. Zakończ wzrok. Posadź go. Jest unieruchomiony. No to zamykamy. I czy jest? Nie, to jest eliksir sokowy, ale możemy sobie wziąć. Dobra. Pytanie, gdzie? O, tutaj coś jeszcze jest. Esencja szaleju i ostrza sprężynowe. Dlatego nie mogę mieć więcej. To teraz pytanie, gdzie jest to piętno? Dobra. Pewnie gdzieś tam. Yes! Indeed. Bełty. O, o piętnowaniu heretyków. Piętno heretyków. Dobra, to jest to samo, co było w archiwum. Weź tutaj jeszcze te strzałki usypiające. Weź piętno. O, posłuchajmy jeszcze, co jest tutaj. What we have is a man, aged 30 perhaps, slender. Unusual tattooing on the face and chest. Probably superstitious heresy. Wearing some sort of industrial mask when we brought him in. Stolen out of one of the whaling factories from the look of it. You're one of Dowd's men, aren't you? Caught at last? Give us a name at least. What's wrong with his eyes? Opium? Laudanum? Are you with us? What's he doing? Some kind of fit? One of his gloves. Subject has administered some kind of poison. The effects seem to have been lethal. Hmm.
Aż tak byśmy przygotowane. Dobra, panie Campbell. Czas cię napiętnować. Aj, to serio? To tyle? Myślałem, że on się chociaż obudzi z tego. Nie powiedz mi, że to go w ogóle nie bolało. Dobra, my się tam zwijamy oczywiście. O, tu w ogóle mogą tak serio, tak o, po prostu wejść przez okno? Dobra. Dobra, do przewoźnika idziemy tam. Dobra, jeszcze to mówię, będę miał sporo teraz przycinania a propos tego, po pierwsze tej akcji w psiarni, po drugie tej akcji, no, żeby uratować wujka Kalisty. Więc przeoszczędzę na tym trochę czasu. Aczkolwiek, bardzo chętnie też zakończę w tym odcinku tę misję. Więc powolutku... Nie się nigdzie nie śpiesz. Coś tu ciekawego. Eliksir sokołowa, ostrza sprężynowe, czyli jednego i drugiego nie zabiorę. Niestety. Ciekawe, jaki procent łupów w ogóle udało mi się zabrać w tej misji. Cyk! Nie? Dobra, tutaj powinny być bełty usypiające akurat. Ja chciałem wziąć sobie mignięcie. Rat! Damn you! Okej. Coś do oszamania. Na tylne podwórze. Dobra. Przechodzimy. Out of the way. You expect preferential treatment just because you are her brother? She will burn. All witches must burn. Bertolt, don't let them take me. I swear I've done nothing wrong. Silence your lying tongue, foul witch. Guard, to me. Die, idiot. Take it. Zrobiliśmy coś dobrego przynajmniej. Dobra, robię zapis na przykład, bo jestem ciekaw, czy mogę z nimi zagadać a propos tego. Pogadamy, czy będziemy się potykać? You appeared as if from nowhere. We would both be dead if not for you. We are forever in your debt. I cannot thank you enough. I must get my sister to safety. But first, I may know of a way to thank you. There's a safe in the bunkhouse. The combination is 203. Take what you want and good luck. W baraku mówisz? Gdzie jest barak? Gdzie jest barak? Nie odpuszczę sobie tego sejfu teraz. Eliksir sokowa to jest w ogóle przy okazji. Zostawię go wam, przyda się. Okej. Okay. Dobra, moment. Czekaj, stop. Po pierwsze, serce. Dwa amulety, jedna runa. Są w tym miejscu jeszcze. Dobra, ej nie, no kurde, ta misja jeszcze będzie ciągnęła. Dobra, to nie. No to w takim razie do Samuela udamy się w kolejnym odcinku. Ale ja muszę zobaczyć, gdzie jest ten barak. Nie odpuszczę sobie teraz tego sejfu. Nie ma bata. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored. Cześć!